Witajcie w kąciku ze skryptów. Dzisiaj pokażę wam skrypty na różdżka spawna. No to najpierw musimy odwalić crafting. Aby skraftować taką różdżkę potrzebujemy dwa patyki i blok złota. Wtedy dostajemy taką różdżkę. Gdy mamy tą różdżkę, to klikamy przycisk myszy. Podjawia nasze odliczanie. Możemy ruszać myszką, ale gdy podskoczymy albo przesuniemy się, to wtedy anuluje się to właśnie. Jeśli nie chcemy, aby się anulowało, to wtedy stoimy w miejscu, czekamy aż minie 10 sekund i gdy minie, teleportuje nas w miejsce, które ustawiamy za pomocą komendy rostka set spawn. Wpisujemy tę komendę, wtedy ustawia nam tam, gdzie stoimy i wtedy właśnie po przeciekaniu 10 sekund będzie nas teleportowało w to miejsce. I to jest wszystko w właśnie Minecrafcie, co mogę pokazać o tym skrypcie. Teraz przechodzimy do wersji zapisanej tego skryptu. Oto jest ten skrypt w formie zapisanej. Na początku mamy crafting tej różdżki. Następnie, jeśli klikniemy prawym przyciskiem myszy patykiem, patyk się nazywa różdżka spawn. Wtedy usuwa nam jeden patyk, który się nazywa różdżka spawn i ustawia zmienne różdżka gracz na 1 i różdżka 2 gracz na 0. To pierwsza zmiana to jest po prostu czy ktoś właśnie używa tej różdżki, a druga to jest czas, jaki minął właśnie odkąd ją użył. Następnie mamy co sekundę, wszystkie gracze sprawdza. Jeśli ktoś ma tą pierwszą zmianą na 1, czyli że używa się tej różdżki, dodaje mu 1 do tej drugiej zmiennej, czyli właśnie ile czasu minęło. Później ustawia zmienną A do tego ile czasu minęło. Właśnie później pisze, że zostałeś przygotowany za ileś tam sekund. Jeżeli właśnie minęło 10 sekund, wtedy teleportuje gracza właśnie do tej lokalizacji, którą ustawiamy z pomocą komendy różdżka set spawn i ustawia tą pierwszą zmienną na 0, czyli że gracz nie używa aktualnie różdżki. Tutaj następnie mamy tą komendę różdżka set spawn, gdzie po prostu ustawia nam tą lokalizację spawn, tam gdzie stoi gracz. A to wszystko na dole to jest po prostu wykrywanie, czy gracz się rusza, czy stoi w miejscu. Po prostu co jeden tick sprawdza lokalizację gracza i jeżeli lokalizacja się różni, czyli nie jest taka sama pomiędzy jednym tickiem a drugim, a gracz użył tej różdżki, czyli ma ta pierwszą zmienną na 1, wtedy po prostu anuluje się to, daje graczowi różdżkę z powrotem i pisze, że się ruszył. I to jest wszystko w tym skrypcie. Link do tego skryptu dam wam za 10 łapek w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.